Gawenda ta dosyć dawno była napisana. Może, nie wiem, pamiętacie tak, takie wydarzenia, kiedy podawali, że tam na, w Zakopanem były kłótnie o Gubałówkę. No w ogóle, między tymi że Do, do dzisiaj dnia jest, że niektóre przejścia zamykają i tak dalej. No to my tutaj mamy taką nicejo, no i taka troszeczkę żartobliwa gawenda. Nie trzeba wam dużo radzić bo sami dobrze wiecie, jako to telewizor może namiesać człowiekowi w głowie. Róza boskie, co ci tacy panoskowie nadudnią, to się ani kupy nie dzierzy. U nas w dziedzinie skrótne tego narobiło się śliwe dziadostwa i to jest takie głupoty. A syćko wymaniła staro jak niska. Ta, co to była wydano za smrecokim no ale un, niech ta z Bogiem spłacę, już dawno leży w ziemi. Jak nie skazać na swoje roki dość dobrze wyziro, pojeźdź jeszcze do rady, cy to bez okulorów, Ja ce zrobić, to już nic nie może. Rada jest, ej, rada ta smrecoczka na ten telewizor poziro, a syćko je tak zaujmuje, że dzień i noc przy nim przesiedzi. Ksiądz nie rozprysłuchańcy na nie wyrcą, no ale takiej baby to jest synik za młodu nie przegodą. A co dopiero teraz? Zdrzymnęła się kiesik tak na ławie, jas tu narosły sy, ze bedow z okopanym ludziom wracać góry z lasami. I okrutnie je to porusało. Ło bez jedna, no mój dziadek ty miał wielko na krowiorkach, na Patnicy, już na drugim świecie, to cała Babio Góra moja. Ja ze spać do rania od tej nowiny nie mogła, i ino się ozwidniło, wyskoczyła z wyrka i chyba sukać swojego. W gminie narobiła telo brewery, że je zaraz puścili ku Wojtowi. Co was tu babko do mnie przyniesło? spytał. Mnie się rzekę osłodziło babio górę. Una ma być moja. Co? Wojta ja No ale myślał, że babie w głowę źle to Na co wam taka góra? No, gdyż wostam tam wilki zjedzą. Dwadzieścia roku zbierała borówki i tu, a wy zaś, panu, skupiłeś ośmiewiska mnie nie róbcie. No ale na co wą taka góra? górę? letnikom, oni się radzi, po nich spinają, a ja będę dudki zbierać. Nie zabawiajcie mnie telu i odejcie, no, wartko, papier, żeby nie zmieskała na autobus. Jaki papierek? No, zabawio, góra moja. Wójta pucył ze śmiechu. No ale władza musi ze wszystkim pięknie radzić, to wartko się obocu i godo. Wiecie co, babko, idźcie do sołtysa, bo o tym wie, bo tam bywo. A jego przysposobności wyświęcam, śpekul w opociwu. Co ty z to za ludzi, że mi tako sprosto baba głowa zawraca? Jogłupio, – Co wy do światu radzicie? – Zruszała się Agnieszka. – A od kogo kto przysła? Co? – Może un was do mnie posłał. – No wie raz, on. – Powiedział, że kto wziął, niech wracał. – Ja wam wziął, o górę. Wójt hipnął tak norymnie, że wszystkie papiery spadły na foszty. No, wy to może nie, bo jeszcze na świecie nie było. No, ale insi urzędnicy te je zatracone. Słuchajcie, babku, ja muszę wartko jechać do miasta i nie mam czasu już z wami radzić. Pogodą łotym ze sołtysem i domy wam znać do domu. Jak tak, to dobrze. Jacy ze wartko się doroćcie, bo ja tu już wiekować nie bym, a babi ogórek chcę nas odmieć. Dostąd z błogim. Powiedziała jeszcze jagńska i ucieszono, żeby mieć babi górę, pojechała do chałupy.